Ubu-dubu. Czy odgadli Państwo, z jakiego to filmu? Oczywiście, z Misia. Miś? Nie znam. Nie. Miś, niech nam żyje prezes naszego klubu. Niech żyje nam! To śpiewałem ja, Jarząbek. Mówi się, że jabłko pada niedaleko od jabłoni. Jak było w Pana przypadku? Praca ojca w tamtym okresie była dosyć trudna, skomplikowana i myślę, że wtedy jeszcze czy mi, czy mojej siostrze mogłoby być dużo trudniej. Poza tym, żeśmy uważali, że jeden Bareja wystarczy. Wszyscy znamy Pana Bareję z punktu widzenia jego komedii, jego twórczości. A jaki był prywatnie na co dzień? Był pogodnym człowiekiem, ale ze względu na charakter pracy robił się coraz bardziej nerwowy i czasami było trudno z nim się porozumieć. Mówi Pan, że spotykały Was czasem nieprzyjemności związane z zawodem ojca. Z czego one wynikały? Wynikały z tego, że mój tata był niepoprawny politycznie. Panie, to nie jest salon damsko-męski, to jest kiosk ruchu, ja tu mięso mam! Gdyby Pana ojciec tworzył w tych czasach, aktualnie, jak Pan uważa, o czym byłyby te filmy? Może o przyrodzie dla odmiany, nie? Ale ciężko powiedzieć, bo to takie teoretyzowanie, czy by się zajął ówczesny, teraźniejszymi problemami, których jest dużo, czy może by się zajął czymś całkiem innym. Był ciekawym człowiekiem i w swojej karierze parokrotnie zmieniał zainteresowania. Czy w tych filmach, które obecnie wszyscy znamy, czy są przemycone jakieś sytuacje z życia codziennego? Są przemycane takie sytuacje, z tym, że to tylko właściwie rodzina jest w stanie wyłapać. Moja mama jest przeciwnikiem czosnku, nie cierpi czosnku, nie cierpi jego zapachu. Zawsze jak ojciec się najadł, czy zrobił coś, bo w domu gotował mój tata, zawsze miała pretensje o ten czosnek i potem właśnie jest scena, kiedy mój ojciec, grając bossa narkotykowego, szpikuje kiełbasy, drąży kiełbasy i szpikuje je narkotykami, po czym rzuca ochłapy krokodylom i mówi, tłumaczy Pręgowskiemu, że on tak, czy ta kiełbasa nie zaszkodzi, czy psy nie wyczują, on mówi, że nie, że to jest sama sól i czosnek. To zjeść może tylko krokodyl albo moja żona. Którzy kojarzą Pana z roli w Misiu, chłopca liczącego ludzi w kolejce. 82, 83, 84, 85, 83, 87, 88. Proszę Pana. Czego? Proszę Pana, już obliczyłem 121 osób. Czuwaj. Ja zagrałem chyba w 4 filmach u taty. Największą rolą była rola w Brunecie Wieczorową Porą, kiedy mówiłem wierszyk autorstwa Tyma i ojca. Dziadziusiu, a ja się już w szkole wierszyka nauczyłem. Nie mów tych świć. Hula, hula, wiatr zimowy, wicher duje w twarz, a dwa wuje zamarznięte do połowy doją krowy i stąd mleko masz. O. Hula, hula, wiatr zimowy, wicher duje w twarz, twarz? Dwa wuje do połowy. Dość. Z reguły te sceny, które były kręcone z moim udziałem, odbywały się w nocy i to w różnych fajnych miejscach. Był to dworzec centralny o 2 w nocy. No i dla mnie było to strasznie ekscytujące dla chłopca, który miał tam, nie wiem, no 10 lat o 2 w nocy, zimą, na dworcu centralnym. Rewelacja.